Dzień wręczenia nagród Pustosz Pamięci Narodowej jest dniem niezwykłym i wyjątkowym dla Instytutu Pamięci Narodowej. Ten dzień zawsze dla nas będzie się łączył z nazwiskiem profesora Janusza Kurtyki, który był inicjatorem tej nagrody. Jest bardzo miło, że możemy gościć panią Zuzannę Kurtykę i pana Pawła Kurtykę na naszej uroczystości. Jest to też dzień, w którym w sposób szczególny widzimy sens i znaczenie słowa pamięć narodowa. Widzimy, jak splatają się różne wymiary. Ten instytucjonalny, który symbolizuje Instytut Pamięci Narodowej, i ten nie mniej, a być może nawet ważniejszy, który symbolizują laureaci tej i poprzedniej edycji Nagrody Pustosz Pamięci Narodowej. Ten dzień tam pokazuje, że ta pamięć jest naszą wspólną troską i nikt nie jest zwolniony z obowiązku dbania. Chronienie dziedzictwa to nie tylko ochronę dziedzictwa materialnego, ale także dokonywanie interpretacji tego dziedzictwa, tworzenie z niego pewnej opowieści, opowieści o dziedzictwie i o nas. Bo nie ma nas bez dziedzictwa, bo z niego wyrastamy, bo w oparciu o dziedzictwo kształtuje się nasza tożsamość. 10 kwietnia 2010 roku Tomasz Merta wraz z prezydentem Lechem Kaczyńskim miał uczestniczyć w uroczystościach związanych z 60. rocznicą zbrodni katyńskiej. Pani Magdalena Merta, zapraszam Państwa na scenę. Myślałem już, że coś z tej przeszłości trzeba ocalić. Zacząłem zbierać materiały do historii Łopatyna. Przy szukaniu danych do Łopatyna siłą rzeczy dochodziły informacje o tej lub tamtej miejscowości powiatu radziechowskiego czy o samym Radziechowie. I tak powstała książka Ziemia Radziechowska i ludzie stamtąd. Kiedy ja zacząłem zbierać materiał na ten temat, jeździć po kraju, prawda, i dokumentować, to zwróciłem się również właśnie do kurii lubaczowskiej. I tam wówczas kanclerzem tej kurii był ksiądz Cały. I on mi przysłał wykaz obrazów, o jakich oni wiedzą. Prawda. I to było 60 obrazów. Ja tę listę poszerzyłem do 140. Wyrosłem w domu, gdzie ojciec był żołnierzem w 20 roku. Zbieramy się w rocznicę śmierci Ponurego, który był 16 czerwca, zginął. I na tym wykusie zbiera się zawsze parę tysięcy ludzi, albo kilkaset, no to różnie jest. Ale w dalszym ciągu w tym roku będzie bardzo ciekawie. Zapraszam.
Paryż w XIX wieku był jednym z ważniejszych miejsc w Europie, gdzie po klęskach powstań narodowych gromadziła się polska inteligencja. W 1838 roku emigracja polistopadowa, skupiona wokół Adama Jerzego Czartoryskiego, powołała do życia Bibliotekę Polską. Do dzisiaj mieści się ona w centrum Paryża na wyspie Świętego Ludwika. W zbiorach biblioteki znajdują się także cenne materiały dotyczące najnowszej historii Polski, związane z okresem II wojny światowej, emigracji powojennej, jak i czasów PRL-u. Nagroda Kustosz Pamięci Narodowej trafi na ręce dyrektora biblioteki, prezesa Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego we Francji, pana Kazimierza Piotra Zaleskiego. Zapraszamy na scenę. Krypta dla wszystkich Wołyniaków jest to mały cmentarz wołyński, bo naszych zamordowanych tam na Wołyniu nie chowano tak, jak Pan Bóg przekazał. Wykopali dół, zakopali ciało bądź niedopalone kości i taki to był cały pochówek. Stowarzyszenie Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu powstało w 1992 roku w Zamościu. Od samego początku swej działalności zajmuje się gromadzeniem relacji świadków zbrodni nacjonalistów ukraińskich z UPA dokonanej na ludności polskiej Wołynia. Rzeczą szczególną Stowarzyszenia Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu jest fakt, że zostało ono założone przez sieroty wołyńskie, dzieci, które straciły całe rodziny. I mimo tego, że miały za sobą tak ciężkie doświadczenia, że były wychowywane w domach dziecka, że miały liczne trudności życiowe, jak tylko nastała wolność, one ten moment wykorzystały natychmiast do tego, żeby powołać takie stowarzyszenie. One się natychmiast zintegrowały i przystąpiły do pracy.